Witam wszystkich serdecznie w pierwszym poradniku. Jak widzicie, właśnie jadę na swoje wypatrzone miejsce od kilku lat. Jak widzicie, przewrócę tylko kamerę. Na razie zapowiada się w miarę fajnie. Trochę pogoda była myląca, bo zapowiadali deszcze i spory wiatr. Na razie wiatru i deszczu nie ma, na szczęście. Tylko szyba co chwilę paruje. Zapowiadali to 12 stopni, ale się zagadałem. Zapowiadali 12 stopni, a nie wiem, czy tutaj będzie widać stopni na razie. Chyba ta kamera, no może coś tam będzie widać. 8,5 stopni, więc będziecie musieli mi uwierzyć na słowo. Aparat w honorowym miejscu, czeka już na swoją kolej. Tutaj obok mnie plecak i tam w bagażniku reszta rzeczy. Także za chwilę spotkamy się ponownie. Jak będziemy wysiadać z samochodu, na razie tylko dojadę spokojnie sobie na swoje miejsce docelowe. Jeszcze jestem w trasie do swojego miejsca. Tutaj pozwolę sobie pokazać, że tak powiem, moje miejsce z lotu ptaka. Jakby ktoś był zainteresowany, gdzie jeżdżę, jak wyglądają moje miejsca. Tak delikatnie postaram się zobrazować. Widzicie, mam teraz piękną mgłę, więc teoretycznie modele, które uda mi się dzisiaj spotkać, o ile mi się uda, będą w rosie porannej. Było też tam zapytanie na forum, skąd uzyskuję rosę poranną, czy spryskuję owady. Otóż nie, właśnie taka pogoda pomaga nam spotkać owady w rosie naturalnej, która jest bardzo gęsta i regularna i wygląda bardzo fajnie na zdjęciach. Tutaj widzicie, tutaj zaraz będę chodził sobie wzdłuż tych trzcin. Tam na dole postaram się to delikatnie przybliżyć, może będzie coś widać. Tutaj są na dole trzciny. Tam zaraz będziemy chodzić i szukać jakichś owadów. Może coś się uda zrobić i pokazać, jak to się wszystko robi. Okej, dojedźmy dalej, bo czasu trochę mało, dużo do powiedzenia, ale też żeby to było przywieźć z takiego plenery. Jak widzicie, jestem już na swoim miejscu. Pozwolę sobie jeszcze zaprezentować wam je, jak one wygląda. W dzień zdarza się, że widzę tutaj husarze, płaskobrzuche oraz inne gatunki ważek, na które tak bardzo, że tak powiem, bezkrwawo poluję, ale na razie bezskutecznie. W tamtym roku udało mi się jedną tutaj tylko spotkać. Do tej pory tylko mogę sobie pomarzyć. Mogę wam pokazać moje miejsce tak nieco bardziej dokładnie. Możecie podesłać swoje sugestie, jakie miejsce może powinienem wybrać, może coś powinienem zmienić. A tymczasem jestem aktualnie w poszukiwaniu owadów, dlatego też wam włączyłem kamerę. Możecie sobie popatrzeć, jak ja to robię i gdzie chodzę. Zaraz sobie gdzieś postawię może trochę z boku, żeby się bardziej skupić na tym szukaniu tego owada. Ale tak właśnie w międzyczasie taki krótki przerywnik chciałem zrobić, żebyście widzieli wszystko dokładnie, krok po kroku, co robię i jak robię. Żeby ten wideo, poradnik, że tak go nazwiemy, wyglądał nieco dokładniej i rzetelniej. Jeszcze chciałem z góry przeprosić, że mogę mamrotać albo słowa się trochę nie kleić, jest jak wiadomo bardzo wcześnie. Jeszcze jestem w szoku, że wstałem, także proszę tutaj o wyrozumiałość. Tutaj widzę, nie wiem czy będzie widać, to raczej ta kamera makro nie jest, ale tutaj jest jakaś ta muszka bardzo zaroszona, czy jak to tam zroszona. Więc jeżeli nie znajdę nic bardziej ciekawego, to będę musiał się posiłkować muchami, żeby cokolwiek chociaż przywieźć, bo na razie to tak coś tak bidnie, że tak powiem. No ale cóż, tutaj udało mi się wypatrzyć motyla, ale postaram się jeszcze coś gdzieś pochodzić. Może uda mi się coś jeszcze znaleźć, bo staków za bardzo wam nie pokażę i takiego ustawiania modela itp. Bo motyl jest dosyć, jak dla mnie, i do stakowania prostym owadem, więc pochodzimy jeszcze chwilę, poszukamy, może coś się uda. Tak myślałem, że wczoraj pół dnia padało, więc te owady mogą być pochowane głębiej, nie zdążyły wyjść przez noc wyżej, a chociaż może, mogę się mylić, ale na razie jest tak bardzo kiepsko, jak to tak gdzieś czytałem na forum, jest tak zwana bryndza. Więc na razie szukam, parę czerwonych mrówek widzę też takich zamrożonych, bo widzę, że wszystko naprawdę gęsto im rośnie jest. Więc tu jakbym coś trafił ciekawego, to będzie fajnie, bo to będzie bardzo spokojne i raczej skore do pozowania. Więc
Pozostaje mieć tylko nadzieję coś znaleźć. W razie odłożenia w tej gęstej trawie jestem cały mokry i nic więcej. Zaczynam tracić pomału nadzieję, że coś znajdziemy. No jeszcze. Chodzimy, poszukamy. No to tutaj widzicie, był w takiej dolinie jakby. Jestem z powrotem trochę. Wrócimy może obraz w tę stronę. Tutaj już chciałem przenosić się do drugiej lokalizacji, ale dalej się nad tym zastanawiam. Ale tutaj widzę bardzo fajną muchę, taką bardzo małą. To jest taka nietypowa, z takimi kolorowymi oczami. To niestety kamera nie złapie ostrości, ona się trochę obraca, więc może mi trochę grymasić, ale moglibyśmy zaryzykować. Dodatkowo tutaj znalazłem obok dosłownie. Nie wiem, czy muszę go tylko gdzieś namierzyć. O, tutaj będzie go widać. Widzicie, to jest łowik. Ostatnio co prawda robiłem łowika, więc będzie trochę monotonnie. Ale z braku laku i do treningu i dla pokazania wam, jeżeli jeszcze nic nie znajdę, no to będę musiał im to posiłkować, żeby się zagadałem. O, widzicie, on sobie fajnie siedzi. Okej, łowik jest przechwycony już. Możemy go zaprowadzić w miejsce, w którym będziemy robić zdjęcia. Tutaj od razu, żeby nie iść na pusto i nic nie mówić, to wytłumaczę dlaczego. Korzystam z metody takiej, że właśnie zabieram owada ze sobą, a nie idę do niego. Moim minusem tego stakowania całego jest to, że muszę łazić naprawdę z ogromną ilością sprzętu i siedzenie w mokrej trawie z taką ilością sprzętu jest bardzo męczące dla mnie, więc wybrałem taką metodę. Możecie mnie lubić za to, wasza sprawa, ale dla mnie jest ta metoda lepsza. Bardziej korzystając z tego, że jest rano, owady są bardzo spokojne, więc mogę sobie zerwać, wziąć sobie trawkę i przenieść w inne miejsce, w którym mogę sobie bezpiecznie wszystko robić. Dobra, teraz wypakuję wszystko z samochodu. Możecie sobie to zobaczyć, jak to będzie wyglądało, ten proces przygotowania. Sprawdzę tylko kadr, czy to będzie coś tutaj widać. O, coś tak średnio by było widać, więc jakoś tutaj muszę to ustawić. W sumie statyw mam nieregulowany, także trochę bieda. Zapowiada się trochę nieciekawie. Może być, że nawet nie będziemy w stanie zrobić jakiegokolwiek ptaka, bo zerwał się delikatnie wiaterek, taki nawet minimalny. Krzyżuje mi plany. Nawet widać po mojej blendzie, która faluje teraz na wietrze. Jestem trochę rozczarowany. Spróbujemy, może coś się uda zrobić, może wiatr się uspokoi. Także tutaj możecie dalej podglądać, ja się będę dalej rozkładał. Aktualnie będę podłączał urządzenie, które będzie wykonywało staki. Wszystko tylko podłączyć i poprzenosić. Tam prowizoryczny trzymak. Okej. Jesteśmy na etapie przygotowywania się do zdjęć. Postawiłem kamerę trochę z boku, żeby coś było widać w miarę. Będziecie musieli wierzyć na słowo. Staram się robić to wszystko z drugiej strony, żeby było wszystko ładnie widać. Myślę, że mnie słychać w ogóle. Tego jeszcze nie wiem. Tutaj włączamy aparat. Na razie ustawiam się na przybliżenie razy 1, żeby było cokolwiek widać, żebym mógł sobie wszystko ustawić. Muszę podejść z aparatem nieco. Jest trochę ustawianie jeszcze przede mną. Czas cały czas leci niestety. Musimy się tutaj
tutaj włączyło, jeszcze chyba ze starych ustawień. Jakby ktoś złapał interfałometr. Mam tam sobie live'y i spróbuję namierzyć jeszcze do modela. Nawet szybko się udało. Całkiem spory. Staram się wam pokazać. W chwili obecną wygląda to tak, że widzimy go sobie mniej więcej tak. Myślę, że wszystko wyraźnie widać. Tutaj mam moją stakernicę. Tutaj ona jest. Tutaj jakieś tam perele plus odbłyśnik, który sobie tam stosuję. I naszego modela, może go widzicie, tam się gdzieś topi w tle. I tutaj zaraz blendę, którą w jakiś sposób skieruję, więc tutaj może ustawię się teraz nieco bardziej w tą stronę, żebym mógł wam to teraz tam pokazywać. Jesteśmy w miarę przygotowani, znaczy w miarę. Jeszcze teraz zostało mi dobranie ostrości i tam jeszcze kilku tematów podczas robienia tego zdjęcia. Postaram się od razu poprawić zdjęcie ostatnie, które wstawiałem na makropasję. Nie cieszyło się zbytnio dobrą opinią ze względu na kadr, więc teraz tutaj od razu na tym przykładzie. Tutaj będzie widać, postaram się go całego skadrować. Aktualnie muszę sobie tylko podjechać. Muszę zobaczyć tylko, gdzie on tutaj mi jest, czy nie jest za blisko, czy za daleko. Chyba muszę cofnąć. Włączę live z powrotem. Dobra. I jedziemy sobie do tyłu. Tutaj widzicie, że już trochę zaśniedziała mi od tych wilgoci. To musiałem trochę zrobić jej konserwacji małą, ale już pomału widzicie, idziemy najeżdżać na ostrość łowika naszego. O, już prawie, no jesteśmy, dobra. I teraz tak, będzie to trochę kiepsko widać, bo ja chcę coś widzieć i wy chcecie coś widzieć, więc mamy mały konflikt, ale muszę się tego nauczyć jakoś, więc widzę, że się trochę odbijają drzewa w tle. Dobra, ja robię w ten sposób, jeżeli chodzi o dobranie jakiejś tam poprawnej ekspozycji w miarę. Widzicie, teraz tutaj mamy F4, to jest przybliżenie tylko razy 1, ISO 100 i tak dalej. I teraz ja sobie robię takim prostym sposobem, że dojeżdżam sobie w miarę do tej uśrednionej wartości ekspozycji, czyli na 0. Robię sobie jedną fotkę testową, czyli tutaj sobie przycisk jeden. O. I ja akurat, moim zdaniem, jest delikatnie niedoświetlona, więc zrobię sobie ciutkę bardziej doświetloną, więc znowu suwaczkiem daję sobie lekko do przodu, dam sobie dwie działki wyżej. O, widzicie, coś łowikowi się nie spodobało i delikatnie się ruszył, być może będzie się niedługo suszył. O, może ma zły sen. No, teraz jest minimalnie lepiej. Muszę teraz tylko ciutkę znowu odjechać, bo on mi się dosyć mocno chyba przesunął. No i to bardzo zmienił pozycję, tu będzie chyba nawet go widać, że lekko mi się zagiął w pałąk taki, tak powiem, trochę brzydko to wygląda. Ale coś będę musiał pokombinować. Dobra, jeszcze spróbuję go delikatnie przestawić. Chwila jeszcze cierpliwości. Zrobimy tak na szybko. Nie ustawianie, tak to wszystko wygląda. Ale jak widzicie, da się, to nie trzeba robić tak, jak tam niektórzy piszą, że się zrobi na martwych owadach. No niestety nie. Jest to błędna opinia, bo wszystko da się zrobić, trzeba tylko chcieć. Wiadomo, prawdopodobieństwo zrobienia takiego zdjęcia jest dużo mniejsze. I nie wszystko też da się zrobić, ale się da. Także. No. W miarę kadrowo tam będzie trochę krzywo. Ciekawe, jestem ciekaw, jak się wam to spodoba. Przesłony będziemy mieli, jak widać, 3-2. Więc trochę będzie płytko, ale to dla mnie nie stanowi problemu, pod warunkiem, że nie będzie ani żadnego wiatru, ani łowik nasz się nie poruszy. Ok, to teraz
mniej więcej zobaczycie, jak to wygląda od kuchni u mnie. Ja sobie wyzeruję mój sterownik i teraz tak robię to w sposób taki, że spoglądam sobie na wyświetlacz i widzę, jaki jest tak jakby najdalszy oddalony punkt, czyli tutaj będzie w moim przypadku chyba gałązka, czyli cofam sobie sterownikiem do tyłu, przyglądam się, o teraz mam do końca ostrości są nogi i gałązki tego łowika, więc zapamiętuję sobie tą pozycję, jadę do przodu, podjeżdżam, jeszcze kawałek, o mam koniec nogi i jego odwłok. I teraz ustawiam sobie pozycję końcową. Widać, że moje pole ostrości to będzie... Sobie pod kątem prostym, to trochę tak dziwnie nagrywam. Moje pole ostrości to jest 12 mm. I teraz tak, robimy sobie głębię ostrości. Zakładamy, że będzie miała 2... źle mówię. 0,2 mm, czyli tutaj sterownik pokazuje mi od razu, że wykonamy 60 zdjęć na stack. Będzie to trwało 5 minut, więc teraz jedyne co pozostaje mi to cofnąć się do pozycji początkowej. Teraz mi sobie sam wróci. Jeszcze pokażę to z tej strony. Ruch jest minimalny, także nie wiem czy go widać. Okay, sterownik podjechał na pozycję startową. Rozpoczynamy sekwencję. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że łowik się nam nie poruszy, trochę będą, widzę, krople przepalone, ale tu już się nic nie da chyba z tym zrobić. Zobaczymy, puszczę tego staka, niech on już się zrobi i będę patrzył dalej. Teraz chciałem zrobić jeszcze tamto zdjęcie poprzednie, już jest zrobione, to ta cała sekwencja. Teraz chciałem zrobić nieco większą skalę, jak widzicie, delikatnie wszystko wibruje. Wiatr nie jest widoczny nawet gołym okiem, a nawet go nie odczuwam w ogóle. Nawet nie wiem, czy jestem w stanie zrobić chociaż jedną klatkę sobie taką poglądową. Wygląda to naprawdę świetnie. Łowić w tak dużej skali, jeszcze w rosie porannej, to jest naprawdę rewelacja. Tylko, że niestety jest cały rozmazany, więc jest przesłana 3.2. Jedyne co mógł zrobić to ISO. Jeszcze trochę podbić, ale to się będzie z kolei odbijało na jakości, czego ja bardzo nie lubię. Więc chyba pozostaje mi albo zrobić jeszcze sobie jedną skalę w 1:1. Szukać raczej nic takiego dużego nie znajdziemy. Wiatrek trochę dokucza, chociaż teraz trochę przystał. Więc może na szybko coś spróbuję palnąć. Trochę zmieniłem parametry. Jednak wiatr daje coraz bardziej sobie znać, wszystko wibruje i mam ISO 320, teraz trochę większy czas, czy krótszy, ale na razie moje zmagania trochę idą kiepsko. To jedna sekwencja się w miarę udała, tak teraz pozostałe mogą być rozmazane, ale puścimy jeszcze tą jedną sekwencję, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Pozwoliłem sobie jeszcze przejść się po łące i wrócić do tego motylka, którego znaleźliśmy na samym początku. Może coś się uda jeszcze zrobić, bo ten wiaterek jest taki mylący, a ta gałązka jest dosyć sztywna tego motyla. I wydaje mi się, że ten motyl jest na tyle duży, że uchwycimy go w skali 1:1. I coś się może jednak jeszcze da zrobić, żeby może jeszcze coś pokazać ciekawego, chociaż nie wiem. Nie wiem, czego też za bardzo oczekujecie, więc to jest taki poradnik testowy. Taki, żeby w sumie rozgrzać się, o, że tak powiem. I nie wiem, czy to się w ogóle spodoba, bo tak mam takie właśnie mieszane uczucia co do tego. Ale spróbujmy, także ja tylko sobie tutaj przezbroję się łowika, odstawię sobie tylko bezpieczną gałązkę i przestawię nam wszystko na motyla, także proszę o chwilę cierpliwości. Motyl już jest na swoim miejscu, że tak powiem. Jak widzicie, wszystkie owady są bardzo cierpliwe. Można sobie robić z nimi co chcemy. Ja jeszcze tym bardziej jestem taką zdarą trochę, że czasami coś mi nie wyjdzie, czasami się wkurzę. A jednak wychodzi, no, znaczy zdarza się czasami, wiadomo, że odleci, ale to przy wyższych temperaturach, gdzie te owady są naprawdę niecierpliwe, wtedy się owszem zdarza, że one uciekną, no ale no cóż, może mieć wszystkiego. Na razie się to udaje, tylko nie udaje nam się trochę z wiatrem. Dobra, ustawię to tak mniej więcej, żeby było widać, jak to tam sobie znowu ustawiam.
robię tak jak poprzednio, czyli najpierw muszę sobie najechać na tego naszego motylka. Tu mi akurat pomocna jest głowica, którą kupiłem chyba z 2 czy 3 lata temu. 410, jak dobrze pamiętam, tego juniora. Naprawdę bardzo fajna głowica, zwłaszcza że moja stakernica waży dobre 3 kg, bo to taka dosyć toporna konstrukcja. A głowica radzi sobie z nią naprawdę świetnie, więc jeżeli ktoś będzie myślał o takich stakernicach, to na pewno będzie musiał pomyśleć o konkretnej głowicy, żeby mu się łatwiej to wszystko ustawiało. Nic mu się nie majtało, także wydaje mi się, że wtedy to będzie produkt, który no, trzeba mieć do takich zabaw. Nie wyobrażam sobie pracy bez tej głowicy teraz wraz ze stakernicą. Mało dojeżdżamy do motylka, tylko widzę takie trochę tło, będzie beznadziejne, więc może dołożymy coś do tej ustawki naszej, żeby to wszystko miało jako taką ręce i nogi. Komary zaczynają się pojawiać. A, nawet nie jest tak źle, powiem wam. Może tła nie będziemy dodawać, tylko żeby nie ten kurde wiatr, bo pokażę wam. Widzicie, to wszystko wygląda tak niewinnie. Nic się nie rusza. Jak przybliżę sobie bliżej, w chwili obecnej jest trochę spokój, więc podjadę sobie nieco w ostrość. O, teraz jesteśmy w ostrości. No widzicie, jest chwila wibracji. A to jest spowodowane właśnie trochę głowicą całą. Delikatnie muska ten wiaterek. O, teraz też widać. W momencie takiej odbywania się sekwencji całych zdjęć, to tą całą sekwencję iluś tam zdjęć można sobie wrzucić do świetnika, bo każde zdjęcie decyduje o poprawności tak jakby całego złożenia naszego. Dobra, teraz spróbuję, bo mamy chwilę spokoju, przestać gadać i zrobić to zdjęcie, bo naprawdę to wygląda całkiem znośnie i nie wiedziałem, że ten model jest taki bardzo fotogeniczny, więc pozwolę sobie go zrobić. Właśnie przy stakowaniu, jeżeli ktoś będzie je robił, to pamiętajcie, żeby zachować sobie odległość tutaj na dole ekranu, znaczy z każdej w sumie strony, żeby taki delikatny margines był, bo jak później przesuwamy się z głębią ostrości do przodu, wszystko tam delikatnie się tak jakby przybliża, więc parę razy się zdziwiłem, że niby owad był cały w kadrze, a później miałem zdjęcie przycięte i później się to kończyło niezbyt ciekawymi komentarzami albo moim niezadowoleniem. No ale dobra, koniec gadania, robimy. Puszczamy naszą sekwencję. Tutaj wszystko jest gotowe do pracy. Całość nam się uruchomiła. Moim wskaźnikiem wiatru będzie moja prowizoryczna blenda, czy tam odbłyśnik, jak to tam się profesjonalnie nazywa. Nasza sekwencja to się robi. Ciekawe, czy ona nam w ogóle wyjdzie, bo coraz mocniej zaczyna nam wiać. Faluje to wszystko na taki konkretny żagiel. Wykonaliśmy już 33 zdjęcia, 12 do końca. Pomału to sobie tam pstryka. I co? To chyba będzie na tyle. Na pierwszy poradnik myślę, że coś tam będzie widać. Tu kończy mi się jeszcze robić ostatnia sekwencja. Robię to po raz trzeci, bo za każdym razem gdzieś tam delikatnie wiaterek to muska, także założyłem sobie, że do 3 razy sztuka, grzeję już sobie samochód, żeby się trochę przyjemniej wracało. Pogoda jest naprawdę świetna. Poza tym, że delikatnie ten wiaterek wieje, jest jeszcze chłodno, jest 8 stopni. Uważam się nawet, jeszcze nie marzy, żeby ruszać, bo z ciekawości nawet wkurzałem trochę muchę na liściu. I ona nawet nie za bardzo jest skora do poruszania się, nawet jak wam zaraz tu jakąś szybko znajdę, to wam zaprezentuję. Może będzie właśnie w ten sam sposób ona reagować jak ta poprzednia, której nie kręciłem. Teraz tu już muchę to powinniśmy znaleźć w miarę szybko, albo i nie. Nawet tutaj zobaczycie, taka bardzo mała ta mucha, tutaj, gdzie ona jest. Nie. No, chyba ją trąciłem kamerą niechcący, albo odleciała. Mogę się mieć. A tutaj mam jeszcze
Zobaczcie. Tu mamy też jakieś gatunki. Można sobie to wkurzać palcami. Nic sobie z tego nie robią. O, tu jest mucha. Myślę, że ją będzie widać, widać, zobaczcie. Ona tam się gdzieś delikatnie rusza, ale zobaczcie. Raczej to nawet nie przeszkadza przy robieniu zdjęć z lampą. Zobaczcie, ja ją dosłownie, o, dotykam ją palcem. Nic się nie dzieje, więc nie poddawajcie się, gdy czasami się nie udaje. Stańcie sobie rano, poróbcie sobie zdjęcia. Ewentualnie wieczorem, pogoda jest w sumie podobna. Jest trochę cieplej, one są bardziej ożywione, więc teraz z rana są tak zamulone, podobnie jak ja, więc też nie bym, nie chciałoby mi się uciekać. Że no to jest, wydaje mi się, najlepsza pogoda, jak nie ma wiatru. Teraz on trochę ucichł, ale to jest godzina za 25, 7, za mało trzeba się zbierać. Niestety jestem ograniczony trochę czasowo. Trochę planerek nie dopisał mi, więc w sumie powtórzyło mi się to, co miałem ostatnio, poza tym motylem. Może bym mówił, to trochę kadr poprawiłem, ale są nastawione na nieco inne owady, więc będę musiał chyba się zastanowić trochę nad miejscówką. Zobaczę tylko szybko i pokażę wam. O, akurat jest końcówka. Zatrzymamy kadr. Znaczy kadr. Trzymamy stakowanie. Jeszcze tutaj, żeby końcówka była, no strasznie wieje. Teraz zobaczymy. Sobie to przejrzę szybko, to wam pokażę, jakie. O, ładnie widać, motylek w ogóle nie drgnął. W sensie, czy się nie ruszam, a teraz dokonuję takich wizualnych oględzin, które są wstępną podstawą do tego, czy to jest w miarę akceptowalne. No nie jest źle. Ten wygląda najlepiej, więc może zobaczycie go na forum. No cóż, to będzie chyba na tyle. Ja jeszcze raz tutaj pokażę wam wszystko, żeby wszystko uchwycić. To są klamry z Brico Marche plus chwytak magnetyczny. Z Allegro za 10 zł. Nic więcej raczej nie ma. No tam podstawowe siedzisko, jakieś tam plecaczek, jakieś tam dodatkowe jeszcze chwytaki, które czekają w zapasie na lepsze czasy, plus parasolka. No i to będzie to wszystko. No, miejscówka, jak widzicie, no nie jest taka jakaś tam za rewelacyjna, może gdzieś w innych miejscach, może jeszcze za bardzo nie umiem szukać. Także zachęcam z swojej strony do opinii, do pytań, jak najbardziej. Jeżeli już się pokusiłem na kręcenie takich poradników, będę starał się odpowiadać na wszelkie pytania. Nie będę miał żadnych tu przed wami tajemnic, jedyne co to tylko tajemnice to będą, że mogę się czasami nie móc dobrze wysłowić, bo też trochę się krępuję takich rzeczy robić, ale myślę, że jakoś to damy radę zrobić, więc wszelkie komentarze będą jak najbardziej mile widziane. Mam nadzieję, że będą to same pozytywne, albo które będą mi tak jakby pomagały ulepszać tą naukę, że tak powiem, czy tam wymianę poglądów i teorii. Mam nadzieję, że każdy chętnie będzie się dzielił swoją wiedzą, że będziemy mogli tak jakby wspólnie doskonalić nasz kunszt, można to tak nazwać, bo jest to naprawdę fajna zabawa. Także jeszcze raz gorąco zachęcam wszystkich do spróbowania swoich sił, do wrzucania jakichś zdjęć backstage'y, żebyśmy mogli nawzajem oglądać swoje wypociny. Także ja się pakuję, z wami się żegnam. Dzięki za poświęcony czas i do następnego razu. Siema.